Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hubianko. To jest kolejny odcinek z Metro 2033 Redux. No i w dzisiejszym odcinku mamy kupić kilka filtrów. Tak to wygląda. Co my tu mamy? To są filtry, tak? Dodatkowa. To są standardowe wojskowe apteczki, zawierają środki przeciwbólowe, środki przeciwdziałające, broni masowej zagłady. Są w metrze niezwykle cenne. A to powoli wszystkie dostępne filtry były używane i regenerowane wiele razy. W tej chwili wystarczają zaledwie na kilka minut oddychania, a mimo to handlarze żądają za nie coraz wyższą cenę. Okej. Ile? Idź zarobić znaczy. Już brakuje nam kasy, tak? Na to niby jeszcze starczy. Rad, że my dogovorились. A mogę kupić amunicję albo nie wiem. Wymień, dostosuj. Dostosuj. Celownik. Niech będzie. Tutaj co mamy? Inne. Dobra. Chyba nie decyduję się na to. Ale... nie chcę broni. Sprzedaj, dostosuj. Dostosuj. Amunicja. Niewielu rozbytków tłumi dźwięk, zmniejsza przy tym rozrzut, obniża też prędkość pocisków, a przez to również zadaje zadawane obrażenia. No to nie, to zdecydowanie odpada. Dobra, no to byłoby na tyle chyba, nie? Amunicja, tutaj, tu kupimy ammo. Tak, tu by się przydała amunicja. Więcej nie mogę, nie mam kasy. Dobra, dobra i to chociażby. Spójrzmy, musimy iść teraz w inne miejsce całkowicie. Mamy się spotkać z naszym ziomkiem. Gdzie ty jesteś? Ja to do bazaru z tutaj? Nie mogę? Prawo? Tędy? This way? Nie no, muszę iść za strzałką, więc to tak nie zadziała. Zdecydowanie. Nie mogę przejść. Dobra. Schowajmy to, może teraz. Schowaj. Okej, udało się wejść. Teraz M. No mnie to ty ничего не платишь. No i co tędy? Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Говори. Да. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Люди, если вы живы, ответьте. Нет, это так. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Więc chyba udało się przejść. Z tego co widzę. Bo niby mamy problemy z wydostaniem się, tak? Zabrodzi się spokojnie. Wydaje się, wszystko czyste. Dawaj. Udaje się. No ten celownik 1000 razy lepszy niż tamte, bo z tamtego to się naprawdę źle mi celowało, z mechanicznego, bo nie przepadam za mechanicznymi, to jest fakt, naprawdę. Jak opisać uczucia, kiedy po 20 lat w tunelach widzisz niebo, kiedy widzisz miasto, w którym kiedyś urodził się i w którym teraz właduje чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбо. Добро пожаловать домой.
Chyba się uda wyjść, wydostać z metra, ale to wiadomo, to jest tylko sprawa chwilowa, bo nie jesteśmy w stanie się utrzymać. A teraz bądź oczy. Nad powierzchnią ziemi. Амуниция? Так есть. Счастливые, бля, жители этого района. Где ты? Тут есть, добра. Не хотел бы тебя сгубить, поневаш. Сам бы тут не дал рады, певне. Шукай амуниции. О-о-о-о. Технику чистить. Бежит, трубы уже давно скопытилось. Иногда на их жму... Что-то была плавка так якась? Они как камень... Знов захаваемся... Невластивее. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Курда, как страшно выглядят эти люди, смотрите, ну. Направда, катастрофа. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой коллаж станет твоим. Не, ну что ты робишь? Мам надеюсь, что не стратилем фильтров, бо... Teraz sobie ogólnie chciałem zegarek, nie pamiętam jak to się robiło zegarkiem. Держись в укрытии, если мы такого... А są te truposze? Встретим, нычкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Niektórzy mówią na nie demony, ja mówię na nie ścierwa. No dobre, dobre. A gdzie jesteś? Gdzie jesteś? This. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Давай, быстро! Да что ж мне так не прет-то, а? Ну я так не хочу, но... Чему плывам? Jak mam stąd wydostać się? Niby. Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные, облучишься... Którędy to naokoło? Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход... Dobra, tędy. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция ордена. И не тормози. И главное... Aha, naokoło całkowicie, tutaj, dobra. Nie jesz, żołnierz. Więc to chyba była zaplanowana, żebym wpadł do wody. O tak. Ciekawe, dobra, chyba on ma problemy, więc, że tak powiem, dobra nasza. Ej, on mnie pociągnął na... Ja! Dobra, niezły, niezły jest, rzeczywiście. No nie, 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 to tak nie miało wyglądać. Może i dobrze, że nas tutaj wziął. Przeniósł mnie na drugą stronę, tak. No to dzięki. Zarazo. Tędy mam iść? Chyba. Choć nie jestem tego taki pewien. Zobaczmy tutaj. Jeny! Co to jest w ogóle? Straszne to było. Są te szczury takie, o których czytałem? Chyba tak, to jest...
Tyle, że to wyglądało 100 razy gorzej, tak z bliska właśnie. Na 20 minut starczy, no to spoko. Amunicja do Levorvera. Może tutaj coś? Chyba nie za bardzo. To musimy powiedz. Tędy. Wow! Widzieliście jak to wszystko wyglądało kiedyś. Dobra. Udało się wybić te paskudy. Dobra, tutaj tędy wejdziemy. O, tu jest wejście, więc... A się ciemno zrobiło po prostu, jakaś masakra. Nawet nie wiem... Nie wiem, którędy... Którędy mam iść? Tędy chyba... Tu poszukajmy, regały są bodajże. Dobra. Nie ma nic, serio? Nic nie znajdę tutaj? Jest. Okej. Aha. Postaram się nie pokazywać im. Chociaż nie wiem, czy będzie taka możliwość, żeby mi się nie pokazywać. Chyba trzeba będzie tędy wyjść, tak? No, czy nie wiem już, jak to wygląda. Tędy, tak? Ło, dwa strzały w łeb i po sprawie. Ło! Dobra, kolejny tutaj. Jena, się boję! Dobra, szybko w miarę padacie po tym lewor. To jest najgorsze, że tej amunicji cały czas brakuje. To jest taki stres cały czas, żeby niby oszczędzasz. Dwa strzały, pięknie. Bo w łeb. Jeny! Jeszcze w łeb. No nie! Come on! Więcej was matka nie miała? Co? Bo miałem amunicji, po prostu zostało na maksymalnie 3 potwory. A to nie wygląda, żebym zaraz miał gdzieś sklepik niedaleko. Dobra, może przyspieszyć. Dobrze byłoby przyspieszyć krok, chociaż nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Mapa. Tędy. Tędy przejdę. No i pięknie. Chyba się nie uda, co? Staram się tutaj być pod dachem, wtedy będzie bezpieczniej. Dobra, leć. Biegnij, biegnij. Amunicja? Udało się. Skoczyłem. Och, tu latasz nade mną.
Demony. Tędy? Czy on musi mnie złapać? Okej, tutaj. Fajnie, udało się. Jest amunicja. Tędy nie przejdę. Czy mam przejść tędy? No niby mnie tutaj kieruje, ale... Ale co dalej? Tych filtrów jest naprawdę mało. Nie wiem, czy to wystarczy. Się strasznie boję, bo no... No zobaczcie sami, jak to wygląda. Może górą wejdę, czy coś? Nie wiem, no. Bladego pojęcia nie mam. Tak, tędy. Jest, udało... Nie! Właśnie o tym mówiłem. Znaczy mówiłem. Zorientowałem się w miarę porę. W miarę w porę. Dobrze, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka. No i widzimy się wkrótce. Na razie, cześć!